ma jutro stawić się przed komisją weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji. Prezydent już wcześniej deklarowała, że nie zamierza przychodzić. Szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki uważa, że takim zachowaniem prezydent kpi z obywateli. To nie jest tak, że Hanna Gronkiewicz-Waltz w ogóle nie mówi, ponieważ ona mówi. Chodzi po mediach i mówi. Tylko na czym polega różnica w składaniu swoich wyjaśnień przed mediami i przed komisją? No jest tylko jedna różnica i ona polega na tym, że nie składa się tych swoich oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. W mojej ocenie jest to kpina z obywateli, ponieważ my działamy w imieniu państwa. Wiceminister Patryk Jaki jest przekonany, że prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz ucieka przed złożeniem wyjaśnień pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dziś komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji przesłuchuje 3 osoby przebywające we wrocławskim areszcie. Adwokatów Grażynę KB, Andrzeja M. oraz Tomasza Ż. Kurator Grażyna KB odmówiła składania zeznań przed komisją. Ukraińskie banki, telekomunikacja, metro i kijowski port lotniczy zaatakowane przez hakerów. Pojawiają się doniesienia o atakach hakerskich poza Ukrainą. O ataku na serwery poinformował rosyjski gigant naftowy koncern Rosneft. Ofiarą ataku jest też rosyjska firma hutnicza i wydobywcza Evraz. Zaatakowany został również duński konglomerat AP Møller Mærsk, który prowadzi działalność głównie w ramach transportu i energii. Przedstawiciele kolejnych ukraińskich instytucji informują o zmasowanym cyberataku. Nieznani hakerzy uderzyli m.in. w operatorów sieci energetycznych Ukry Enerho i Kiev Enerho oraz producenta samolotów Antonow, metro i port lotniczy Kijów Boryspol. Problemy mają też koleje ukraińskie. Zaatakowany został również Narodowy Bank Ukrainy oraz największy bank w kraju. Nie działają jego bankomaty. Inne banki też mają kłopoty. Zamrażają przerewy. Wirus o rosyjskiej nazwie Petya A zaatakował całą sieć Rady Ministrów. Uderzył też w operatora naziemnych linii telefonicznych i internetu Ukry Telekom. Sparaliżowana została także największa na Ukrainie prywatna firma kurierska Nowa Poczta. Nie może ona obsługiwać klientów. Podobnie państwowy dostawca usług pocztowych Ukrpoczta. Sparaliżowane są też niektóre media. Według informatyków wirus Petya A szyfruje pliki na komputerach użytkowników. Wracamy do kraju. Rząd za zwiększeniem wydatków na armię. Nowelizacja ustawy o finansowaniu sił zbrojnych była jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów. Chodzi o podniesienie poziomu finansowania wojska z 2 do 2,5% PKB. Wzrost wydatków na obronność ma być osiągany stopniowo do 2030 roku. W ślad za nim pójdą zakupy broni, zmiany w sposobie dowodzenia i przede wszystkim większa liczba żołnierzy, docelowo do 200 tysięcy. Poza tym rząd stawia na Wojska Obrony Terytorialnej, które jeszcze w tym roku powiększą się o 3 kolejne brygady. Wzrost wydatków na wojsko i inwestycje w bezpieczeństwo to odpowiedź na oczekiwania sojuszników z NATO, które Polska jako jeden z 5 krajów sumiennie wypełnia. Na dzisiejszym posiedzeniu rządu była też mowa o ratyfikacji umowy na budowę w Warszawie siedziby Frontexu, unijnej agencji chroniącej zewnętrzne granice wspólnoty, o powołaniu specjalnej instytucji do kontroli nieprawidłowości i nadużyć w służbach mundurowych oraz o rządowym centrum, które będzie wspierać trzeci sektor w realizacji celów fundacji i stowarzyszeń. Mówiła Ewa Wasążnik, reporterka Polskiego Radia 24. Dziś poznamy listę placówek, które znajdą się w tak zwanej sieci szpitali. Jak zapewnia Ministerstwo Zdrowia, będą w niej placówki istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Podstawowym warunkiem kwalifikacji do sieci jest co najmniej 2-letnia umowa z NFZ oraz izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy. Dzięki sieci szpitale będą miały zapewnione stałe finansowanie, mówi dyrektor Szpitala Specjalistycznego imienia Jana Pawła II w Krakowie Anna Prokope-Staszecka. Jednak jej zdaniem trzeba poczekać, jak te zmiany sprawdzą się w praktyce. Ja daję kredyt zaufania, ja mam nadzieję, ale nie wiem, jak to będzie, dlatego że już to, co mieliśmy poprzednie 8 lat, tak samo jak te karty DILO, jak miało być dobrze dla tych, którzy są chorzy i podejrzewani o nowotwór, to wszystko było i słusznie minęło. I teraz nie wiadomo, co będzie. Jest znowu problem, czy będzie lepiej. W opinii zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Marcina Rawicza wprowadzenie tak dużej reformy powinno być poprzedzone pilotażem. To jest eksperyment, bo cokolwiek robione bez wypróbowania wcześniej, choćby na małym pilotażu, jest to eksperyment na żywym organizmie, a tak jak mówię, no, siedzę w tym zawodzie blisko 50 lat i wszystkie zmiany, które widziałem, były z reguły zmianami na gorsze.
Oczywiście nie można porównać funkcjonowania dzisiejszego szpitalnictwa z szpitalnictwem z czasów poprzedniego ustroju, kiedy była totalna bieda. Szpitale, które zostaną zakwalifikowane do sieci, będą miały zapewnione finansowanie w formie ryczałtu. Dodatkowo będą płatne świadczenia, istotne z punktu widzenia potrzeb pacjentów. Sieć szpitali wejdzie w życie 1 października. Czas na pogodę. Dziś słonecznie, tylko na południu Polski może padać przelotny deszcz. Spodziewane są tam również burze. Temperatura dzisiaj od 20 stopni na północnym wschodzie do 23 w centrum i do 27 na południu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wtorek, 27 czerwca, na zegarze 6 po 16. Przed nami kolejny dzień z upałami. Komisją weryfikacyjną, do tego niespokojnie na Ukrainie, to po zmasowanym cyberataku. Za chwilę o szczegółach. Weronika Wakulska, Paulina Olak i Piotr Wąż. Dzień dobry. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Zmasowany atak hakerski na Ukrainie. Nie działają systemy internetowe rządu, państwowych firm, banków i lotnisk. Wcześniej w zamachu w Kijowie zginął wysoki oficer wywiadu. Cyberprzestrzeń stała się przestrzenią wojny. Raczej jest jasne, że Rosjanie zaatakowali ten system ukraiński. Pierwszy komentarz już za chwilę, a po 16.30 więcej szczegółów w rozmowie z naszym korespondentem w Kijowie. A we Wrocławiu komisja weryfikacyjna przesłuchała dziś i przesłuchuje dalej osoby zamieszane w proces warszawskich reprywatyzacji. My działamy w imieniu państwa. Komisja jest, widać, że na razie stanowi zgraną drużynę i to jest też pewna wartość. Drużynę, która walczy po stronie Polski, po stronie państwa i próbuje wygrać tę batalię z grupą przestępczą. Wczoraj byli urzędnicy, obciążyli prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, a dziś działania komisji komentuje opozycja. Pani prezydent Gronkiewicz-Waltz używa przeróżnych tam sztuczek. Robi się kolejne show, w którym Patryk Jaki ma zaistnieć jako szeryf. Całe to przesłuchanie wyglądało na z góry ustawione. Do tematu reprywatyzacji nowego szeryfa wrócimy za chwilę. Gościem Krzysztofa Świątka będzie warszawski radny Piotr Guzioł. To także jeden z tematów debaty dnia, ale to już po godzinie 17. Nie pozwolę, by pluto na mundur Wojska Polskiego. Tak w Polskim Radiu 24 mówił dziś rano dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. Tolerujemy krytykę, tolerujemy odmienne punkty widzenia. Są one absolutnie niezbędne i stanowią pewną sferę wolności, której jesteśmy w stanie również bronić i jesteśmy do tego powołani, ale nie możemy tolerować nazywania żołnierza Wojska Polskiego bandytą czy też kapusiem. I nie możemy dopuścić do tego, żeby na mundur żołnierza Wojska Polskiego pluto. A rząd decyduje dziś o finansowaniu polskiej armii. Zamiast corocznych rozporządzeń ma być ustawa, która zakłada wydatki na poziomie co najmniej 2% PKB i jeszcze więcej z każdym kolejnym rokiem, w miarę możliwości budżetu oczywiście. Tymczasem toczy się kolejny polityczny spór wokół ministra obrony. Chodzi o książkę dziennikarza Gazety Wyborczej, w której zarzuca mu kontakty z rosyjskim wywiadem. Oczekujemy od ministra Antoniego Macierewicza wyjaśnień oraz od polskich służb specjalnych wyjaśnienia powiązań osób z otoczenia Antoniego Macierewicza z tajnymi służbami obcych państw. Opublikowana wczoraj książka zawiera kłamstwa, oszczerstwa i pomówienia. Stała się asumptem do tego, żeby ministra obrony narodowej zaatakowali parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej. Szef radomskiej policji stracił stanowisko w związku z manifestacją Kody i Młodzieży Wszechpolskiej. Zatrzymano też kilku uczestników, informuje wiceminister spraw wewnętrznych. Raczej na tym etapie to są ci, którzy spowodowali zakłócenie zgromadzenia Kodu, ale niewykluczone, że po obu stronach może okazać się, że są osoby, które będą wymagały czynności ze strony policji. Przed nami koniec czerwca. Będzie w kratkę. Na północy ciepło, a na południu upalnie, ale wszędzie burzowo. Wysokie temperatury, powyżej 30 stopni, tylko przez dwa dni. I już w piątek w całym kraju zdecydowanie chłodniej będzie. I tak wyglądają nasze plany do 18.45. Zapraszam. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Na początek informacje z Ukrainy. Rano wybuch samochodu Połapki, a teraz zmasowany atak hakerski. Wirus o rosyjskiej nazwie Pietia A zaatakował całą sieć Rady Ministrów, do tego system bankowy i telekomunikacyjny, a także zakłady energetyczne i ciepłownicze. Sparaliżowane są lotniska i metro w Kijowie, a także sklepy internetowe. Według ukraińskich mediów ataków dokonano spoza granic kraju i miały one masowy charakter. Zresztą wciąż mają, bo jak informują dziennikarze i ukraińskie media, kolejne ataki mają miejsce z każdą kolejną minutą. Zaatakowanym między innymi jedną z ukraińskich stacji telewizyjnych. Nie ulega wątpliwości, że to kolejny element wojny prowadzonej przez Rosję. Tak w programie Gorący Temat komentował na naszej antenie ekspert z zakresu spraw międzynarodowych Jarosław Gusy.
Ten atak przypomina i prawdopodobnie wirus jest podobny do tego, który został użyty przy ataku na system energetyczny ukraiński na zachodniej Ukrainie. On był badany i podejrzewam, że dowiemy się coś więcej już niedługo, ale jedno jest pewne i to było na szczycie NATO również mówione wprost. Cyberprzestrzeń stała się przestrzenią wojny, normalnym polem walki, tak samo jak morze, powietrze, ziemia. Dodatkowo jeszcze niestety ta wojna jest prowadzona już teraz. W każdym razie widać to było, jeśli chodzi o akcje rosyjskie, bo tutaj raczej jest jasne, że Rosjanie zaatakowali ten system ukraiński. Rosjanie zaatakowali przecież Amerykanów w czasie kampanii wyborczej, dwa lata temu, czy 2,5 roku temu Wielką Brytanię, media we Francji, atak na Bundestag w Niemczech. To jest robione, ta wojna trwa po prostu i musimy zdać sobie z tego sprawę i zakładam, że ten budżet, o którym mówiliśmy na początku, ten polski budżet, również uwzględni po prostu ten program modernizacji sił zbrojnych, który jest wpisany w plany obronnościowe dotyczące kryptologii, cyberbezpieczeństwa, bo tutaj po prostu jesteśmy zapóźnieni i musimy naprawdę dużo zainwestować. Mówił Jarosław Guzy. Dodajmy, że rano w Kijowie doszło do zamachu na oficera wywiadu Sił Zbrojnych Ukrainy. Zginął w wyniku eksplozji samochodu Pułapki. Do tego tematu wrócimy już za kilkanaście minut. Po 16.30 połączymy się z naszym korespondentem w Kijowie. A teraz jeszcze informacja z Wrocławia. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji przesłuchuje 3 osoby przebywające w tamtejszym areszcie. Przesłuchanie jest niejawne i wiadomo, że jedna z osób odmówiła już składania wyjaśnień. Poinformował kilka minut temu członek komisji Sebastian Kaleta. Pani Grażyna KB, w sprawie właśnie twardy 8, twardy 10 ma postawione przez prokuraturę zarzuty w związku z tym, w jaki sposób wykonywała funkcję kuratora spadku. Powołując się na prowadzone przeciwko niej postępowanie karne, odmówiła złożenia zeznań przed komisją i komisja będzie zastanawiała się, czy to była bezzasadna odmowa na najbliższym posiedzeniu. Natomiast w tej sprawie, w przeciwieństwie do świadka, która wczoraj odmówiła składania zeznań przed komisją, ten świadek ma postawione zarzuty w sprawie, więc ta sprawa nie jest analogiczna z tą sprawą, którą mieliśmy do czynienia wczoraj. Wczoraj urzędnik, która odmówiła składania zeznań w sprawie dotyczącej reprywatyzacji przy ulicy Twardej 8 i Twardej 10, zarzutów postawionych nie ma. Wcześniej pojawiały się informacje, że przesłuchany jeszcze dziś ma być handlarz roszczeń Maciej M., który również przebywa we wrocławskim areszcie, ale zostanie on dowieziony do Warszawy na czwartkowe przesłuchanie. Szef komisji Patryk Jaki przekonuje, że komisja weryfikacyjna działa w interesie obywateli. My działamy w imieniu państwa i ja uważam, że te wyjaśnienia nie należą się nam jako osobom personalnym z imienia i nazwiska, tylko należą się przede wszystkim obywatelom. Komisja jest, widać, że na razie stanowi zgraną drużynę i to jest też pewna wartość, drużynę, która walczy po stronie Polski, po stronie państwa i próbuje wygrać tę batalię z grupą przestępczą. Prawo i Sprawiedliwość zaapelowało dziś do Grzegorza Schetyny, szefa Platformy, by nakłonił Hannę Gronkiewicz-Waltz do zeznań przed komisją weryfikacyjną. Mówił o tym także jeden z członków komisji, poseł Jan Mosiński. Prace komisji stanowią niebywałą szansę dla pani prezydent, aby mogła stanąć po stronie prawdy, złożyć wyjaśnienia, przekazać informacje, które posiada, bo posiada na pewno. Natomiast czy stanie po stronie prawdy, czy to jest po stronie grupy, która nielegalnie dorobiła się na reprywatyzacji, to już jest dowolny wybór pani prezydent, ale nie powinna się zasłaniać tymi swoimi stwierdzeniami o niekonstytucyjności komisji. Komisja powstała po to, aby przywrócić godność tym, których wyczyszczono z kamienic, wrzucono do piwnic, w tym kombatantów Armii Krajowej, powstańców warszawskich. Takie przypadki też są odnotowane. Komisja działa po to, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, działa spokojnie i zgodnie z prawem. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że każdego roku urzędnicy ratusza mieli podejmować 300 decyzji dotyczących zwrotów nieruchomości, bo miasto wolało oddawać je niż płacić odszkodowania. Według byłych urzędników Hanny Gronkiewicz-Waltz prezydent wiedziała o nieprawidłowościach i grupach interesu, które z reprywatyzacji zrobiły sobie dochodowy biznes. Zdaniem Marcina Kierwińskiego z Platformy Obywatelskiej wczorajsze przesłuchanie świadków zostały ustawione. Więc z jednej strony radosna twórczość świadka, który widać, że jest, że bardzo blisko zna niektórych członków komisji weryfikacyjnej, no chyba nie przez przypadek mówił do jednego członku, panie Sebastianie, jeśli mogę się tak do pana zwrócić, to są też fakty. Ja nie wiedziałem, jak tutaj urzędowo nazwać, bo to są oczywiście w ramach sekretarza stanu, występują tam członkowie komisji, ale ja rozumiem, że chce pan, ja rozumiem, że nie, bo ja mówię, ja rozumiem, że ja rozumiem, że chce pan powiedzieć, że jak pan nie wie, jakim tytułem zwrócić się do kogoś, to zwraca się pan do niego po imieniu. No ja gratuluję panu tego podejścia, proszę wybaczyć, ale całe to przesłuchanie wyglądało na z góry ustawione.
Organizacje lokatorskie szacują, że w wyniku reprywatyzacji w Warszawie na bruk trafiło nawet 40 tysięcy osób. Prezydent używa sztuczek, a szef komisji jest jak szeryf, komentował radiowej Trójce Paweł Kukiz. A już za chwilę kolejny komentarz w Polskim Radiu 24, bo już 15 po 16. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry, przy mikrofonie Krzysztof Świątek, a gościem Polskiego Radia 24 jest pan Piotr Guzioł, radny Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Postawa prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz to rodzaj sprzeciwu obywatelskiego, tak jak czynił Gandhi. Czy Solidarność atakuje pan naszą świętą? Kto tak powiedział, że Marcin Święcicki jest poseł Platformy. Solidarnością i naszą Gandhi? No, poseł Święcicki powinien doczytać, kim był Gandhi i co to była Solidarność. Być może w ferworze walki wyborczej zapomniał, że Solidarność i Gandhi walczyli o wolność Polaków, wolność Hindusów, o wolność swoich krajów. Hanna Gronkiewicz-Waltz zachowuje się raczej jak gangster, który pragnie wszelkimi możliwymi kruczkami nie dopuścić do doprowadzenia go przed oblicze sprawiedliwości. I raczej to porównanie jest adekwatne, a porównywanie do Solidarności czy do Gandhiego pani prezydent no jest wyjątkową niegodziwością i nadużyciem. Członkowie komisji weryfikacyjnej, którzy dzisiaj, jak słyszeliśmy przed chwilą w radiu, są we Wrocławiu, wzywają, żeby Hanna Gronkiewicz-Waltz jednak w czwartek stawiła się przed komisją. Dlaczego Platforma Obywatelska, bo tu już nawet są wezwania lidera Platformy, Grzegorza Schetyny, żeby no, w jakiejś mierze skłonił panią prezydent do zeznań. Dlaczego Platforma no właśnie cały czas akceptuje taką postawę? Dlaczego właściwie nie skłania Hanny Gronkiewicz-Waltz do dymisji? To jest dowód na to, że wciąż jesteśmy krajem przechodzącym transformację demokratyczną z państwa totalitarnego i jeszcze nie staliśmy się państwem o ukształtowanej demokracji, ponieważ w ukształtowanej demokracji, takiej w zachodnim stylu, w stylu Unii Europejskiej, pewne kwestie są sprawą nie tylko przestrzegania prawa, ale też nawyku i zwykłej ludzkiej przyzwoitości. W Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii polityk taki jak Hanna Gronkiewicz-Waltz już dawno podałby się do dymisji. A może Hanna Gronkiewicz-Waltz ma dużą wiedzę, jeżeli chodzi o różne jakieś pokrętne interesy, czy jakieś inne sprawy niecne polityków i dlatego jest skryta przez Platformę? No, wszystko na to wskazuje, że pani prezydent zachowuje się jak przedstawiciel rodziny sycylijskiej, gdzie obowiązuje omerta, zmowa milczenia i można deptać prawo, można stawiać się ponad prawem, byle tylko nie dopuścić do tego, by wiedza tajemna, by wiedza o niegodziwościach, o nadużyciach ujrzała światło dzienne. Ja jestem zdumiony tym faktem, że w 2017 roku, tyle lat po odzyskaniu niepodległości, jeżeli przyjmiemy, że 89 rok był właśnie taką symboliczną datą, czy 90 rok pierwszych wyborów samorządowych i parlamentarnych, to znaczy po prostu nie mieści mi się w głowie, że Hanna Gronkiewicz-Waltz w taki sposób się zachowuje. Wydaje mi się, że to, co robi Platforma, to jest po prostu psucie demokracji, a to, co robi Hanna Gronkiewicz-Waltz, to jest stawianie się ponad prawem. To robi profesor prawa. Jak w tym momencie mają się czuć studenci, których naucza pani prezydent, gdy przecież wykładając na Wydziale Prawa uczy ich właśnie, co to jest prawo i że należy go przestrzegać. A jako profesor prawa mówi, że komisja weryfikacyjna jest niekonstytucyjna. Ale kim jest ta pani, że tak twierdzi? Kim jest? Przecież od tego, żeby stwierdzić, że komisja jest niekonstytucyjna, jest Trybunał Konstytucyjny. Więc na Boga nie dajmy się zwariować. Znaczy, ja się dziwię, że jesteśmy w takim momencie w naszym kraju, gdzie rzeczy oczywiste nie są oczywiste. W dniu wczorajszym, gdy miażdżące zeznania kilku świadków, byłych urzędników pogrążyły całkowicie Hannę Gronkiewicz-Waltz, główne media zajmowały się bójką. Pogrążyły dlaczego? Zajmowały się bójką jakiegoś chuligana w Radomiu z przedstawicielem demonstracji KOD-u. Przecież to powinna opisywać prasa lokalna w Radomiu, a na Boga nie media głównego nurtu jako wiadomość dnia. Ale dlaczego została pogrążona? No cóż, urzędnicy, którzy odpowiadali za zwroty nieruchomości w Warszawie, przez długie lata odpowiadali, jasno powiedzieli, że polityka zwrotu była kształtowana przez górę. Słowo góra padało wielokrotnie. A jeżeli chodzi o górę, to mieli na myśli panią prezydent i jej zastępców.
Jasno też powiedzieli, że to nie urzędnicy decydowali o kolejności zwrotów czy o poszczególnych zwrotach, tylko wszystkie te kwestie stawały na zespole koordynującym w mieście i tam podejmowane były decyzje co do polityki w zakresie właśnie reprywatyzacji. Tu jedno zdanie tytułem sprostowania, bo wydaje mi się, że członkowie komisji weryfikacyjnej chyba nie przygotowali się trochę do swojej roli, bowiem podobnie też część dziennikarzy widzą, że było jakieś nieformalne ciało. Zespole koordynacyjnym. Tak, jakieś... Pisał pan nawet też, jasne, na Twitterze, że to jest normalne ciało, tak? To jest normalne ciało, które jest... taki nieformalny zarząd, które tak? jest usankcjonowane zarówno w zarządzeniach pani prezydent, jak i w regulaminie organizacyjnym miasta. Co to jest zespół koordynujący? To jest prezydent i zastępcy prezydenta oraz skarbnik i sekretarz. Po co takie ciało? No, w momencie, kiedy zmieniła się ustawa o wyborze wójtów, burmistrzów, prezydentów i mamy teraz jednoosobowy organ, czyli Hanna Gronkiewicz-Waltz, jednoosobowy jest organem, no to wiadomo, że jednoosobowo nie rządzi całym miastem, ma swoich zastępców, którzy działają z jej upoważnienia. Jest także skarbnik odpowiedzialny za politykę finansową i sekretarz za sprawy związane z organizacją pracy urzędu. No i w tym gronie trzeba się spotykać raz na jakiś czas, to się z reguły dzieje w Warszawie we wtorki, co tydzień, żeby omówić i skoordynować sprawy miasta. To jest nic złego, a wręcz to jest coś dobrego. Natomiast inna kwestia tutaj jest warta podniesienia. Na zespole koordynującym stawały sprawy reprywatyzacji. I to jest ponad wszelką wątpliwość, że takie sprawy stawały. Tak zeznali urzędnicy, tak też zresztą wynika z różnych innych wypowiedzi Hanny Gronkiewicz-Waltz. To znaczy, że pani prezydent miała wiedzę o najważniejszych zwrotach w Warszawie i podejmowała w tej sprawie decyzję. Więc niech przestanie mówić nieprawdę, że nie ingerowała. Twierdzi, że nie ingerowała. No jeżeli nie ingerowała, to... Twierdzi, co prawda, na razie nie przed komisją weryfikacyjną, tylko na Twitterze, bądź w wypowiedziach publicznych na konferencjach prasowych. Pani prezydent unika być może też dlatego komisji weryfikacyjnej, ponieważ ta musiałaby zeznawać pod przysięgą i pod groźbą sankcji karnych. Ale myśli pan, że powinno dojść do konfrontacji zeznań, na przykład Hanna Gronkiewicz-Waltz kontra urzędnicy? Nie mam żadnej wątpliwości, że ta konfrontacja wiele spraw by wyjaśniła. Być może nie konfrontacja urzędników niskiego czy średniego szczebla z panią prezydent, bo oni rzeczywiście mogli się z nią nie spotykać. Przecież polecenia otrzymywali od swoich przełożonych. No ale takim buforem pomiędzy prezydent miasta a urzędnikami był zarówno dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami, jak i wicedyrektor gabinetu pani prezydent, a późniejszy wiceprezydent odpowiedzialny za reprywatyzację, pan Jarosław Jóźwiak. To on był listonoszem decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz. Więc taka konfrontacja powinna się odbyć, bo wówczas byśmy dowiedzieli się, jak przebiegał proces decyzyjny. No jutro, nie jutro, tylko we czwartek, jeżeli Hanna Gronkiewicz-Waltz stawiłaby się przed komisją weryfikacyjną, byłaby okazja do takiej konfrontacji, ponieważ jest też wezwany, wspomniany przez pana dyrektor, były dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami, pan Bajko. Myśli pan, że pan Bajko się stawi, bo uznał się za kozła ofiarnego tej całej sprawy, został przez Hannę Gronkiewicz-Waltz zdymisjonowany? Pan dyrektor Bajko wykonywał wolę prezydenta miasta. Hanna Gronkiewicz-Waltz w jednym z wywiadów na początku swojej kadencji określiła dyrektora Bajko jako 1/4 swojego umysłu, jeżeli chodzi o zarządzanie miastem, więc to był dla niej bardzo ważny urzędnik, który był obdarzony gigantycznym zaufaniem. Tak wielkim zaufaniem, że nawet nie musiał składać oświadczeń majątkowych, ponieważ nie wydawał decyzji administracyjnych, a jednak nadzorował bardzo kluczową dziedzinę w mieście, czyli kwestie związane z nieruchomościami, czyli majątkiem wartym miliardy złotych. Zatem zeznania dyrektora Bajko będą niesłychanie ważne. Jest to skarbnica wiedzy o nieruchomościach w Warszawie, o reprywatyzacji. Pytanie, czy będzie chciał powiedzieć wszystko, co wie. Stawi się pana zdaniem? Wydaje mi się, że stawi się. Dyrektor Bajko to jest urzędnik, można powiedzieć, nawet to jest takim starym sznytem, w takim dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy, że kiedy jest wzywany, wtedy się stawia. Kiedy jest pytany, wtedy mówi. Natomiast przypisywana oczywiście była mu rola większa niż wynikająca bezpośrednio z jego obowiązków, bowiem mówiło się, że dyrektor Bajko jest tutaj głównym królem nieruchomości w Warszawie. Ale oczywiście to jest pewien element plotki i zwiększania jego roli. On był trybem w machinie, gdzie głównym zarządcą tej machiny była Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jeżeli pani prezydent mówi, że czegoś nie wiedziała, nie ingerowała, nie miała świadomości, to byli tylko urzędnicy, to musi pamiętać, że ci urzędnicy działali z jej upoważnienia i w jej imieniu, bo to organ wydaje wszelkie decyzje. Jak otrzymują dowód osobisty, to otrzymujemy go, to jest pytanie, kto wydał. Wydał prezydent miasta stołecznego Warszawy, ale wiadomo, że nie osobiście, tylko poprzez urzędników. Wszystkie decyzje w Warszawie są wydawane z upoważnienia Hanny Gronkiewicz-Waltz, to znaczy, że ona też bierze za nie odpowiedzialność. Jeżeli chodzi o błahe
sprawy, czy błahe decyzje. Oczywiście odpowiedzialność jest mniejsza, bo jest cały łańcuszek urzędników, którzy za to odpowiadają. Natomiast jeżeli chodzi o kluczowe decyzje dotyczące dziesiątków, setek milionów złotych, a suma summarum, mówimy tu o kilku miliardach złotych wypłaconych w formie odszkodowań czy w formie zwróconego majątku. To 4 tysiące decyzji. Nie mam żadnej wątpliwości, że Hanna Gronkiewicz-Waltz wiedziała o tych największych zwrotach, o tych najbardziej zagmatwanych, o tych najbardziej spektakularnych. Wczoraj Krzysztof Śledziewski, były urzędnik Biura Gospodarowania Nieruchomościami, mówił, że przynajmniej w jednym wypadku Hanna Gronkiewicz-Waltz nie była zadowolona z decyzji dyrektora bajki. Nawet powiedziała, że zawiodłam się na panu. Dotyczyło to działki przy rondzie Kercelaka. Tam była decyzja odmowna, natomiast prezydent miała oczekiwać innej decyzji. Trudno wierzyć w jakieś plotki, więc to wymagałoby rzeczywiście konfrontacji zeznań. Natomiast to jest zeznanie. Znaczy tak, tutaj na pewno urzędnicy zeznający przed komisją weryfikacyjną mają tą przewagę nad Hanną Gronkiewicz-Waltz, że zeznają pod przysięgą i pod groźbą sankcji karnych, odpowiedzialności karnej w przypadku składania fałszywych zeznań. Więc znacznie bardziej wiarygodne są zeznania tychże urzędników niż Hanny Gronkiewicz-Waltz, która dziś mówi jedno, a jutro drugie, nie porusza to żadnej odpowiedzialności. Jak powiedziałem na wstępie, ktoś, kto unika zeznawania przed organem państwa, a takim jest komisja weryfikacyjna, bliżej takiej osobie do, nie do działacza wolnościowego, tylko po prostu do zwykłego gangstera, który unika odpowiedzialności. Komisja ma jedną sankcję, sankcję finansową. Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna być wzywana na każdorazowe posiedzenie dotyczące poszczególnych zwrotów. Za niestawiennictwo powinna otrzymywać grzywny w wysokości 3000 zł, bo przynajmniej to w jakikolwiek sposób odczułaby na własnej kieszeni. Czy byłoby to dla niej sankcja dolegliwa, bo jest raczej politykiem bardzo majętnym? No, jeżeli by była powtarzana wielokrotnie ta sankcja każdorazowo przy jej niestawiennictwie, to w pewnym momencie zaczęłaby to odczuwać. Natomiast sytuacja tu jest jakby przedziwna, że Hanna Gronkiewicz-Waltz, która ponosi pełną odpowiedzialność za sprawy w mieście, nawet sama nadzorowała zwrot nieruchomości przez pewien okres, bo osobiście, w momencie, kiedy odszedł wiceprezydent Warszawy Jakubiak do Komisji Nadzoru Finansowego. Tak naprawdę chce nam wmówić, nam warszawiakom, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprawy w mieście. No to jest... A gdzie w tym wszystkim jest Rada Warszawy? Przedziwne. Pan jest radnym Warszawy. Czy to jest tak, że jednak Rada Warszawy sprawuje taką pewną funkcję kontrolną? Czy to wszystko działo się poza Radą? Nie było żadnych wezwań do sprawozdań? Rada Warszawy w jednej sprawie wyraziła swój pogląd, jeżeli chodzi o reprywatyzację i to była sprawa zwrotów nieruchomości przy ulicy Twardej. Mowa o sprawie gimnazjum. Tej sprawie, która ta stoczy się przed komisją weryfikacyjną. Przeniesionego jeszcze przed decyzją reprywatyzacyjną. Rada Miasta Stołecznego Warszawy poniekąd usankcjonowała zwrot jeszcze przed decyzją zwrotową, co świadczy o tym, że tam rzeczywiście musiały być gigantyczne naciski, także o charakterze politycznym, skoro nim jeszcze doszło do decyzji zwrotowej, przecież radni nie wiedzieli, czy do niej dojdzie, czy nie dojdzie, bo dopiero ta decyzja musiała zostać wydana. Jeszcze jedna kwestia na koniec, mamy minutę. Pan wzywa wszystkich kandydatów jakby opozycyjnych wobec kandydata Platformy, no bo Hanna Gronkiewicz-Waltz już nie będzie startować, żeby zebrali się na takiej na radzie i wystawili wspólnego kandydata. Jeśli w Warszawie chcemy zmiany, chcemy oczyszczenia klimatu, to jedyną szansą jest działanie wspólne. Trzeba schować się w kieszeni. To myślę jest to, że to pan ma być tym kandydatem, że pan tak gra pod siebie. Ale jeśli ktoś uważa, że powinien być kandydatem, to jest bardzo miło z tego powodu. Na pewno ponad wszelką wątpliwość będę najlepiej przygotowany do tej roli, ponieważ jako jedyny z kandydatów 20 lat zajmuję się samorządem, 4 lata byłem burmistrzem dzielnicy. Ale natomiast się pan też z innym wyborem. To nie są jedyne cechy, które rozstrzygają. Trzeba mieć upór, charyzmę, wiedzę, determinację, a oprócz tego jeszcze trzeba mieć poparcie społeczne. Dlatego ja mówię tak, i do pana Zandberga, i do pana Śpiewaka, i do pana Rabieja, i do Prawa i Sprawiedliwości. Zróbmy prawybory, apeluję do Prawa i Sprawiedliwości. Nie wystawiajcie własnego kandydata, pozwólcie, żebyśmy dokonali wspólnie zmiany w Warszawie, zmiany na lepsze, dobrej zmiany, tak jak deklarujecie. Jeśli wystawicie kandydata, to będzie plebiscyt Platforma PiS. Dziękuję bardzo. PiS poprze najlepszego kandydata wybranego w prawyborach. Ja w tych prawyborach jestem gotów wystartować, ale uszanuję wolę wyborców, poprę tego, który wygra. Dziękuję bardzo. Piotr Guzioł, radny Warszawy, był gościem Polskiego Radia 24. Aha, to on. Brawo, reklama. Facet. Ale urwali.